Długo to płytkowe jest autologicznym, biokompatybilnym produktem naszej własnej krwi. Pozyskujemy go poprzez pobranie krwi pacjenta, odwirowanie go w specjalnej wirówce. Co pozyskujemy? Pozyskujemy skoncentrowane płytki krwi, które uwalniają czynniki wzrostu. I to jest najważniejsze w osoczu bogatopłytkowym. One uwalniają czynniki wzrostu. Te czynniki wzrostu z kolei pobudzają mezenchymalne komórki macierzyste, czyli pobudzane są zarówno fibroblasty, pobudzana jest angiogeneza, pobudzane są fibroblasty do produkcji nowego kolagenu, tak? Także odbudowujemy, otrzymujemy regenerację naszej skóry poprzez właśnie te czynniki wzrostu. Bolesność zabiegu jest bardzo indywidualna, porównywana ona jest z zabiegiem mezoterapii, polega na kilkunastokrotnych nakłuciach skóry, głównie w miejscach o największych wskazaniach do tego. Bywa, że pacjenci bardzo cierpią, bywa, że jest on mniej bolesny, stosujemy znieczulenie maścią standardową i wtedy wszystko jest do przeżycia. Efekt przebudowy naszej skóry pod wpływem działania osocza bogatopłytkowego musimy zaczekać. Najważniejsze jest, aby zabieg powtarzać regularnie w odstępach 3-4 tygodnie w zależności od wskazań. Tak? Im młodsza skóra, ten czas możemy wydłużyć do 4, nawet 5 tygodni. W starszych skórach co 3 tygodnie, czasami nawet co 2 tygodnie. Tak? Lekarz zawsze powinien o tym pacjenta poinformować i na efekt musimy zaczekać. Potrzebne są takie 3-4 zabiegi w takich odstępach, o jakich mówiłam. Później robimy jakiś zabieg przypominający za pół roku i czekamy, obserwujemy naszą skórę, jak się poprawia, jej napięcie, jej nawilżenie, jej struktura i taki efekt oczekiwany otrzymujemy po około roku. Przebudowa skóry trwa do roku, tak? Natomiast natychmiastowo widzimy zwiększenie napięcia, nawilżenia skóry, tak? Ponieważ zaczynają działać komórki produkujące kolagen w skórze. Osocze bogatopłytkowe możemy wykorzystywać w medycynie estetycznej w leczeniu łysienia, tak, jako mezoterapię skóry głowy. Możemy w przypadku blizn, rozstępów, możemy również osocze bogatopłytkowe podawać w skórę dłoni, w skórę dekoltu, szyi w celu zwiększenia napięcia, nawilżenia, a także poprawy jakości skóry.